zjechało do Sieradza. Zapraszamy! W gościnnym grodzie nad Wartą otworzyły się wrota czasu. Do miasta zjechali najlepsi z najlepszych, by stanąć do walki na sieradzkim rynku. Proszę Państwa, niewiele jest miejsc tak przyjaznych dla polskiego rycerstwa jak Sieradz. Tu oczywiście nie każdy ma taką historię, do której może się odwoływać. Sieradz akurat tą historię ma i pomimo tego, że nie przetrwał do tej pory, do naszych czasów, zamek Sieradzu, jednak ta historia jest bardzo ciekawa i bogata i jest czym się chwalić i jest do czego nawiązywać. Także nie jesteśmy tu przez przypadek, nie tylko, że jesteśmy tu widziani przez właśnie pana prezydenta, ale też jest to bardzo fajne miejsce i ważne dla naszej historii. Zaproszenie do Sieradza pasjonatów historii polskiego rycerstwa to sposób na przywracanie mieszkańcom dumy z ich miasta. Przypominanie im wkładu, jaki w historię Polski wniosły poprzednie pokolenia sieradzan. No jak nie ten przypadek, to chyba już żaden, dlatego że my robimy różne rzeczy, ale najwięcej dumy i najwięcej tej radości z takiej mocarstwowości Sieradza, no to właśnie z tamtych okresów. No jak sieradzanie, nie tylko sieradzanie, ale cała ziemia sieradzka, tradycyjna, historyczna ziemia sieradzka łączyła się i uczestniczyła w bojach, no to jak nie to, no to już chyba nic innego. Chcemy, żeby te atrakcje były jak najbardziej medialne, jak najwięcej rzeczy się działy. Staramy się cały czas o jakieś nowe formy pokazów, żeby nie nudzić, nie odgrzewać kotleta i co roku nie robić tego samego. Dlatego powstał klub sportowy Rycerz Sieradz. Ci, którzy już do niego należą, to najlepsi polscy rycerze. Do kogo jest skierowana wasza oferta? Właściwie do wszystkich, ponieważ obecni zawodnicy są to ludzie, którzy walczą bardzo długo, mamy stabilną kadrę, możemy się pochwalić sukcesami, natomiast tutaj myślimy o sekcjach juniorskich, sekcjach zarówno dla juniorów młodszych, jak i starszych, ale także dla wszystkich innych, którzy chcieliby spróbować sił w innej sztuce walki, bo jest to sztuka walki. A w tej chwili trenują, czy to są zawody MMA, czy waletudo, czy karate. Niech przyjdą, niech zobaczą. Będziemy ich zapoznawać ze sprzętem, będziemy im pokazywać, jak walczyć. Będzie nauka fechtunku, ale nasze walki są brutalne, są pełnokontaktowe i polegają na zdominowaniu przeciwnika. Trzeba mieć jakieś predyspozycje do tego, żeby zgłosić się do Was, czy wystarczy dobra kondycja? Ja powiem tak, dobrą kondycję zrobimy, predyspozycje, fechtunku całej reszty nauczymy, a natomiast musi być ktoś, mieć charakter. To nie jest ani łatwy, ani tani sport, więc dużo pracy przed nim. Trening przypomina trening właśnie zawodników do MMA i różnych z innych sportów kontaktowych. Szkolimy się bardzo różnorodnie, również technikę walki, taktykę, no ale też ważnym jest fizyczność cała, czyli sport, różnego rodzaju treningi kardiologiczne i tego typu. Właśnie od intensywnego treningu rozpoczęli dzień uczestnicy turnieju. Biegali, rozciągali mięśnie, ćwiczyli stawy. Wypinamy biodra, naciągamy, to samo, tym razem kciuki. Rozgrzani zawodnicy ćwiczyli różne chwyty i techniki przewracania przeciwnika. To przygotowanie do walk 5-5, gdzie przegrywa ten, kto pierwszy upadnie. W tym momencie podkaczamy jedną nogę, tą lub tą, barkiem wchodzimy, całym barkiem, całym impetem staramy się wejść i zgiąć naszego przeciwnika. Z balu. Pozornie to proste. Jeśli jednak dodamy do tego ciężką zbroję, hełm i fakt, że przeciwnik trzyma w ręku broń, to już tak łatwo nie jest. Trzeba się dobrze przygotować. Potrzebna jest też wola walki. Dlatego zawodnicy musieli zaliczyć jeszcze test kwalifikacyjny. Musieli przebiec 27 metrów, klepnąć dłonią w ziemię, potem tak zwane bor plecy, czyli 10 nietypowych pompek. Opaść na klatkę piersiową, oderwać dłonie od ziemi, podnieść się i podskoczyć. No i jeszcze 15 przysiadów. Wszystko 5 razy. I jeszcze trzeba zmieścić się w wyznaczonym czasie 9,5 minuty. Najlepsi zaliczyli test w 4,5.
było ciężko, było naprawdę ciężko, no ale chyba wszyscy się zakwalifikowali. Dwie osoby tam z innych powodów nie przeszły tego testu. Za to w tym roku on nie był miarodajny, dlatego że tak naprawdę pierwszy raz prowadziliśmy ten test. On za rok będzie jeszcze na pewno rozbudowywany, dlatego że on był skierowany do zawodników lekkich i szybkich, prawda? A w tych piątkach burtowych ważne jest też ustawienie, dla innych zawodników też są opcje. Ciężcy i wielcy też mają swoje zadania jakieś. W czasie, kiedy rycerze trenowali, przygotowywały się również konie. Spokojnie skubały trawę podczas zakładania uprzęży i siodeł. Wszystko musiało być dokładnie dopasowane, ponieważ miały nosić na grzbiecie zakutych w blachy rycerzy. Sieradzanie mieli okazję zobaczyć, jak rycerz zakładał zbroję. Musiał korzystać z pomocy. Poszczególne elementy zbroi mocowane są rzemieniami, więc sam ich nie zawiąże. Giermek zakłada je w odpowiedniej kolejności i sprawdza, czy dobrze leżą. Niedopasowane mogłyby ograniczać ruchy podczas walki. No i jeszcze trzeba jakoś wsiąść na konia. Tym razem konni w Sieradzu nie walczyli. Turniej rozpoczęły walki jeden na jeden. Każda miała trzy rundy. W pierwszej rycerze walczyli na długie miecze. W drugiej miecze i puklerze, a w trzeciej puklerze zastąpiły tarcze. Nie było udawania ani markowania ciosów. Miecze pękały, w zbrojach i na hełmach przybywało wgnieceń. Był pot, krew i... nie. Łez nie było, bo rycerze nie płaczą. W zbroi raczej nie czują uderzeń miecza. No nie, raczej nie, no tutaj jest jakieś takie uderzenie. No może czuję, bo coś na wardze, tak mam chyba krew, ale nie, w tym momencie nic nie czułem. W tych walkach liczy się każde uderzenie. Sędziowie uważnie obserwują walczących i przyznają punkt za celne trafienie przeciwnika. Utrata broni to punkty karne. Wygrywa ten, kto zdobędzie więcej punktów. Te walki wyłoniły rycerzy, którzy będą reprezentować Polskę w Bitwie Narodów. Bitwa Narodów to Mistrzostwa Świata w sporcie rycerskim. Tam spotykają się tylko najlepsi. Polscy rycerze w ubiegłym roku wywalczyli tytuł wicemistrza w walkach 1 na 1. Chcą ten wynik poprawić i dlatego w Sieradzu zamierzają utworzyć Ligę Rycerską. W podziękowaniu za gościnność wręczyli prezydentowi miecz. I choć Jacek Walczak raczej nie zamierza stanąć w szranki, pomysł utworzenia w Sieradzu Ligi Rycerskiej bardzo mu się podoba. A to wszystko zależy od tego, czy będą chętni, żeby odgrywać rycerzy. Ja mam nadzieję, że tak, że w końcu do tego dojdzie. No na razie jest zapał, jest no przynajmniej raz albo dwa razy do roku tego typu impreza, gdzie się popularyzuje nie tylko rycerzy, ale wszystko to, co było za rycerstwa. No i myślę, że to z czasem jednak przyjdzie. To się nie bierze znikąd. To jest potrzebna tradycja, historia. My historię mamy, tradycję też. Potrzebni są jeszcze ludzie, oni też już są. Więc mam nadzieję, że jak przyjdzie taki czas i to będzie niedługo, że normalna liga rycerska będzie, zwłaszcza odgrywana jak sport, czyli żeby były normalne treningi, normalne i zręcznościowe, i wytrzymałościowe, i żeby no, można popularyzować to było wśród dzieci i młodzieży. Najmłodszych Sieradzan na pewno długo nie trzeba będzie namawiać. Wielu z nich już próbowało swoich sił w sztuce robienia mieczem. Na razie drewnianym, ale zapału małym rycerzom nie brakowało. A i o dorosłych rycerzach już coś wiedzą. Rycerz walczył dla Polski. Z innymi bronił naszego miasta. A jak wyglądał? Miał zbroję, miecz, no i łuk czasami. Czy ty uważasz, że fajnie jest być rycerzem? No może. No fajnie jest. A jak myślisz, dlaczego? No bo można bronić, opiekować się. A myślisz, że to jest ciężkie? Tak. Ciężkie. A czemu? No bo trzeba bronić zamek, trzeba bić się z innymi. Dorośli rycerze naprawdę lubią walczyć. Dlatego polska reprezentacja rzuciła wyzwanie gościom z Niemiec i Austrii. Pierwsze wyzwanie, gorące brawa przyjęli Niemcy! Z nimi zmierzymy się po raz pierwszy. Czy Austria przyjmuje wyzwanie? Okej. A jak widać, Austria jest bardziej wyluzowana od Niemców.
ale też przyjmują wyzwanie. Życzymy dobrej walki. Pierwsza walka, która się odbędzie, jest KS Rycerz Sierad kontra Narodowa Reprezentacja Niemiec. Proszę przygotować się do starcia. Tego wyluzowania podczas walki już nie było. Rycerze dawali z siebie wszystko. Zmagania piątek buhurtowych są niezwykle widowiskowe, ale i tu obowiązują ścisłe reguły. Rycerz powalony na ziemię już nie wraca do boju. Większy jest też wybór broni. Walczył pan wcześniej bronią, która przypomina trochę tuczek do mięsa. Teraz jest wersja skrócona. Tak, co to jest? To jest polaks, który się składa z topora, z takiego tuczka. No i ze szpica, który ze względów bezpieczeństwa musiałem usunąć. Posługiwanie się taką bronią wymaga sporej wprawy. Jej właściciel zapewnia, że można wykorzystywać oba końce. Tyle, że jeden jest szybszy, a drugi cięższy. Walka w grupie wymaga nie tylko sprawności. Drużyna musi wypracować taktykę, rozszyfrować strategię przeciwnika i zgrać się. Dlatego w tej konkurencji ważny jest podział ról. Fajne jest to, ja to zawsze każdemu mówię i polecam, że tam jest miejsce dla każdego. Tam szybki, mały zawodnik jest obiegaczem, znajdzie swoje miejsce. Tak jak Dominik generalnie jest silny, wysportowany, jest takim składaczem, bardzo ważnym zawodnikiem. A ja jestem wielki, silny, ale tankiem, ale za to wolnym, ale jestem do powstrzymywania przeciwników. Rycerzom nie przeszkodził nawet padający deszcz. Walczyli o honor, więc nie było taryfy ulgowej. Sieradzanie docenili ich poświęcenie. Z przyjemnością oglądali turniejowe zmagania. Ciekawe wydarzenie w Sierazu. Prawda, nieczęsto się takie coś tutaj odbywa. Chciałem pokazać córce, jak to kiedyś rycerze walczyli, prawda? Jak widać, jest bardzo zainteresowana. A pan sam fascynował się kiedyś rycerzami? To znaczy może nie jakoś hobbystycznie, typowo amatorsko. Lubię przyjść popatrzeć, myślę jak każdy. Myśli pan, że to w Sierazu się sprawdzi, że ta impreza mogłaby być cykliczna? Myślę, że jak najbardziej. Zainteresowanie, jak widać, jest coraz większe, coraz więcej ludzi przychodzi. Oby więcej. Przyszłam z dziećmi, żeby miały jakąś atrakcję. To jest dobra impreza? To się może sprawdzić w Sieradzu? Myślę, że tak, jak najbardziej. Oby więcej takich imprez było. Sieradzkie Wrota Czasu to projekt, który nie tylko promuje walki rycerskie. Uczy szacunku do historii i przybliża zapomniane aspekty życia w średniowiecznym mieście. Czym tak naprawdę są Wrota Czasu? A imprezą zarówno historyczną, edukacyjną, ale przede wszystkim rozrywkową. To jest impreza skierowana dla mieszkańców miasta i wszystkich turystów, którzy przyjadą w tym momencie, to się radza na rynek. Turniejowi towarzyszyło wiele dodatkowych atrakcji. Najmłodsi sieradzanie mieli okazję nie tylko przymierzyć rycerski hełm. Dowiedzieli się, jak bawili się ich rówieśnicy w średniowieczu. Podobało im się rzucanie włócznią w główkę kapusty czy rozbijanie jajek żelazną kulą. Przekonali się też, że nie zawsze było tak wesoło i można było za karę zostać zakutym w dyby. Posiedzi tydzień, skruszeje, wszystkie swoje winy wyzna. No, weźmy go tam poprowadź. Były kupieckie kramy, ciarki chodziły po plecach na widok katowskiego topora. Sieradzkie Bractwo Rycerskie przybliżało średniowieczne rzemiosło. Jednym z najważniejszych było kowalstwo. Bez kowali rycerze niewiele mogliby zrobić. W kuźniach wytwarzano nie tylko końskie podkowy, ale też przedmioty codziennego użytku. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się pokaz sokolników. To zasługa pięknych ptaków, ale też gości z Czech. Bez trudu nawiązali kontakt z publicznością. Jako moja kobieta uwidzi to wyrób jaja. Troszkę se pomieszyła, no to dlatego, że żona moja to wybrała w pralce na 90 stopni. Co mam robić? To wyjątkowe doświadczenie, bo dziś, na co dzień, nikt nie ma możliwości z bliska przyjrzeć się drapieżnym sokołom, orłom, sowom, a co dopiero dotknąć takiego stworzenia. Możesz tylko pani połaskać pięknie, tak. Buza niemu pani nie daje, nie, bo mu pachnie z gęby. Sieradzkie Wrota Czasu to doskonała promocja miasta o tak bogatej historii jak Sieradz. Odnowiona Starówka to odpowiednie miejsce dla walczących rycerzy, drapieżnych ptaków i średniowiecznych rzemieślników.
Wieczorem na zakończenie imprezy widzowie mogli podziwiać niezwykły spektakl Teatru Ognia.